Jaś chce dowiedzieć się, jaką objętość w centymetrach sześciennych ma jego złoty pierścionek. Do szklanego pojemnika w kształcie prostopadłościanu, którego podstawa ma wymiary 3 cm na 2 cm, wlewa wodę na wysokość 3,1 cm. Jaś wrzuca swój złoty pierścionek do pojemnika i dowiaduje się, że teraz poziom wody wynosi 3,7 cm. Jaką objętość w centymetrach sześciennych ma złoty pierścionek Jasia? No cóż, po wrzuceniu tego pierścionka poziom wody się podniósł. Dlaczego się podniósł? No dlatego, że ten pierścionek wyparł pewną ilość wody i wyparł dokładnie taką objętość wody, jaką sam zajmuje czyli ten poziom wody tutaj się podniesie o tyle, że tutaj powstanie taki dodatkowy, dodatkowy prostopadłościanik, którego objętość jest dokładnie równa objętości tego pierścionka. No, bo jak wrzucimy ten pierścionek, no to objętość wody i pierścionka to jest tutaj cały ten prostopadłościan, a tutaj jak nie było pierścionka, no to mieliśmy taki mniejszy prostopadłościan, czyli pierścionek ma dokładnie taką objętość, jaka jest objętość tego dodatkowego tutaj prostopadłościanu, który powstanie po wrzuceniu pierścionka i podniesieniu się poziomu wody. No dobrze, no o ile ten poziom wody się tutaj podniósł? No tutaj poziom wody podniósł się o. 3,7 odjąć 3,1 to będzie 0,6 cm. Czyli o tyle się poziom wody podniósł. Podstawa tego prostopadłościanu jest taka sama, jak, jak tutaj była podstawa, czyli widzimy, że podstawa będzie się nie zmieni, podstawa jest taka sama, czyli mogę łatwo obliczyć objętość tego dodatkowego prostopadłościanu, który tutaj powstał. No i to będzie 0,6 cm razy pole podstawy, czyli 3 cm razy 2 cm to nam razem da 0,6 razy 3 to jest 1,8 razy 2 to będzie 3,6 cm sześciennego, bo te 3 cm się tutaj pomnożą. Czyli taka jest objętość tego pierścionka. No, jak na pierścionek, to to jest bardzo duża objętość. 3,6 cm sześciennego to jest ogromny pierścień, to jest jakiś wielki sygnet, więc prawdopodobnie ten jaś to nie jest żaden. Jaś tylko jakiś poważny ja, Jan z wielkim złotym sygnetem.